doskonałe akcje zespołu i zwłaszcza Mateusza Słomińskiego. I na koniec już w 90. w doliczonym czasie gry 4-3. Jak byś ocenił to spotkanie, ten przebieg? To mecz bardzo dziwny na pewno, taki widać, że rozgrywany bez wielkiej presji na wynik, już ponieważ oba zespoły grają troszeczkę o przysłowiową pietruszkę w tej chwili. Oba mają zapewnione utrzymanie, grają w grupie mistrzowskiej, nie grozi nikomu awans, więc taki mecz z dużą dozą nonszalancji z obu stron. Stąd wynik 4-3, 7 bramek, rzadko spotykany wynik na wszelakich poziomach rozgrywkowych. My zaczęliśmy bardzo słabo ten mecz, mocno schowani. Gryf za to bardzo ofensywnie. Zaskoczył nas bardzo otwartą, ofensywną grą, nie mogliśmy sobie z tym poradzić w pierwszej połowie. Mimo że strzeliśmy bramkę, to graliśmy słabo, byliśmy niezadowoleni z tego, jak wygląda to spotkanie. Na drugą połowę wyszliśmy nieco inaczej ustawieni pod względem taktycznym. Nieco inaczej zaczęliśmy grać i ta gra w drugiej połowie nasza wyglądała dużo lepiej. Szkoda, że straciliśmy na początku drugiej połowy trzeciego gola, bo myślę, że ten mecz byśmy mogli nawet wygrać. Bo druga połowa wydaje mi się dla nas więcej mieliśmy sytuacji. Natomiast ta trzecia bramka na 3-1 zdecydowała, że później musieliśmy gonić wynik, dogoniliśmy. W końcówce zarówno my mogliśmy zdobyć bramkę na 4-3, jak i Gryf. Udało się to Gryfowi. Także gratuluję tutaj zwycięstwa Gryfowi. Natomiast swój zespół chcę pochwalić za drugą połowę przede wszystkim. No, prawda jest taka, że to są dwa, jak mawiał klasyk Bareja, dwa różne systemy walutowe, tak? Jesienią Dawid wygrał z Goliatem, dzisiaj Goliat wygrał z Dawidem. Także gratulacje dla zespołu Gryfa, moi chłopcy. Szacun i podziw za to, że w drugiej połowie się podnieśli, bo w przerwie rzeczywiście w szatni było gorąco. Byliśmy bardzo niezadowoleni ze swojej gry. I taka męska rozmowa w szatni poskutkowała tym, że na drugą połowę wyszliśmy nastawieni dużo lepiej. Niewiele brakowało, żeby to przyniosło efekt w postaci nawet zwycięstwa czy choćby jednego punktu. I to był właśnie bardzo dobry mecz Mateusza Słomińskiego, zwłaszcza ta bramka na 3-3, ta indywidualna akcja. No Mateusz się przeszedł samego siebie, to wszyscy to widzieliśmy, chyba najlepszy zawodnik na boisku. W Gryfie Tomek Piekarski ciągnął grę i tutaj dzięki niemu Gryf prezentował się tak dobrze, natomiast u nas Mateusz pokazał dzisiaj niesamowite umiejętności, znakomite spotkanie, 3 bramki, no brakowało tej chyba zwycięskiej jeszcze czwartej, ale to może byłoby za dużo w każdym razie, no rzeczywiście chyba zawodnik meczu, mimo że zespół przegrał, to on jako indywidualnie, jako zawodnik zagrał rewelacyjne spotkanie. Panie trenerze, prosimy o ocenę tego spotkania. Dużo bramek, wyjątkowo. Jak miałbym ocenić, to pewnie dla kibiców dobry mecz, ale jeżeli chodzi dla mnie, to no, tragiczne z tego względu, że moje odczucie jest takie, że w pierwszej połowie powinniśmy strzelić 3 bramki albo 4, zabić mecz i mieć spokojną drugą połowę, a wychodzimy na drugą, strzelamy bramkę na 3-1, chcieliśmy uspokoić grę, a wprowadził się straszny chaos, ale na szczęście zmiany spowodowały to, że wróciliśmy do tego, co było w pierwszej połowie, bo no, nie oszukujmy się, trafiły się 2 kontuzje. W 5 minucie musiał zejść stoper, musieliśmy zmienić ustawienie, no i w drugiej połowie praktycznie no, musieliśmy od razu ściągnąć środkowego pomocnika, też ze względu na kontuzję. Właśnie to była kontuzja Daniela Sidora, kontuzja, tak? Kontuzja, znaczy tak, tutaj Sidora, ale po prostu też była kontuzja Majchera, który musiał zejść i Wiśniewskiego, który w 5 minucie, no przede wszystkim zgłaszał problemy, a w 5 minucie trzeba było zmienić ustawienie i kolejny raz graliśmy w innym bloku defensywnym, to też rzutuje naszą grę, no bramki, które jesteśmy, to są straszne błędy defensywy, ale my jeszcze w tej rundzie nie zagraliśmy meczu 2 razy pod rząd, tym samym zestawieniem w obronie. Dzisiaj miał być ten mecz, niestety nie wyszło. Cieszę się, że wygraliśmy, bo już mówiłem też zawodnikom po meczu, że nieprawdopodobne byłoby ten mecz zremisować, bo tak naprawdę stworzyliśmy sytuację, kreowaliśmy grę. No, zespół przeciwnika, wiadomo, bazował na kontrakt, widzieliśmy, że tak będą grali. Naprawdę dziękuję chłopakom za to, że wierzyli, bo ja cały raz wierzyłem i zawsze wierzę, że jesteśmy w stanie z każdym wygrać. Dzisiaj też mówiłem Słowikowi, jak mu nie szło, miał tych sytuacji dużo, że spokojnie, jeszcze będzie. No i ta akcja przyszła, wykorzystał w najważniejszym momencie. Chociaż uważam, to cały raz będę podkreślał, że w pierwszej połowie powinniśmy zabić mecz 2-3-0. I no, bo zespół Aniołów w pierwszej półce
nie wiem, raz dotknął piłkę, wrzucił na pole karne i dostajemy bramkę. Takiej sytuacji nie może być i na tym będziemy pracowali, żeby w defensywie grać lepiej. Na razie uczymy się grać do przodu nam to wychodzi, bo moim zdaniem nie można u siebie 3-4 bramki i wygrać 4-3.